Cześć kochani, witam was w kolejnym bookmasie na moim kanale i tak jak widzicie po miniaturce, dzisiaj będzie trochę spełnienie moich Harry Potterowych marzeń, ponieważ od małego marzyłam o kalendarzu adwentowym związanym z Harrym Potterem. I chciałabym tutaj tak uściślić, że to nie jest... W sensie, żebyście nie myśleli, że ja popieram to, co autorka wypisuje w necie, bo absolutnie nie. Ja oceniam tutaj kwestie książek, które są moim dzieciństwem, którym bardzo dużo zasługuję, bo w sumie dzięki Harrymu Potterowi zaczęłam więcej czytać. Także skupiam się tutaj tylko na twórczości, a nie na samej osobie, której no nie szanuję. Także chciałam tutaj uściślić, żeby nie było, że ktoś tam sobie myśli, że ja to pochwalam. Absolutnie nie. To jest też spełnienie takiego mojego dziecinnego marzenia i zapewne nigdy więcej nie kupię już takiego kalendarza adwentowego, no bo nie będę czuła już potrzeby. To będzie moje takie spełnienie. Oczywiście tutaj, a tak to pewnie nie, więc chciałam tutaj tak tylko dla was zaznaczyć. Także będziemy otwierać. Zastanawiacie się może, co będę robiła z tymi popami? To bardzo proste. Oddam je mojej bratanicy. Będzie miała 24 laleczki do zabawy. Ja nie czuję potrzeby, żeby ich mieć. Po prostu zawsze marzyłam, żeby otworzyć taki kalendarz. Wiecie, o co chodzi? O sam fakt otwarcia go. No i mam... Znaczy Mateusz mi kupił i bardzo mu dziękujemy oczywiście. Za 230 zł chyba. Link oczywiście będziecie mieć w opisie. No i co? Kalendarz prezentuje się tak. Może wam tak pokażę, że tutaj się otwiera i mamy po kolei znaczki. No i co? Może już nie będę przedłużała, tylko po prostu zabiorę się do otwierania, no bo co tu więcej gadać, tak? Pudełko jest takie raczej dosyć solidne i jest bardzo, jakby to powiedzieć, lekkie. Także może przejdziemy. To ten uczuć po prostu niesamowity. O! Wyjmujemy pierwszą. W sensie rozumiem sens pakowania tego do plastiku, natomiast... Bo wiecie, to i tak jest niespodzianka, nie? Że otwieracie, bo nie wiecie, co będzie. Więc po co w ten plastik? No w środku też jest plastik, tak? Mimo, że to jest kartonowe, to w środku ta taka, żeby się to trzymało, też jest plastikowe. Więc no po co tyle plastiku? I don't know. Ale to chyba jest wyprodukowane w Stanach, więc w Stanach to tyle plastiku idzie, że niepotrzebnego. Otwieramy. Widać, że nie jestem profesjonalną otwieraczką. I mamy, słuchajcie, Harry'ego. Boże, jakie to słodkie. Już wiem, że Naduśka moja, w sensie moja bratanica, będzie musiała jeszcze trochę podrosnąć, bo wydaje mi się, że one są troszeczkę jeszcze za małe. I wyglądają one tak. To jest Harry. Mamy tutaj Harry'ego. Mieczem tego, Godryka Gryffindora. Więc mamy Harry'ego, dzień dobry Harry na pogładzie. Jedziemy z dwójką. Bardzo bym chciała, żeby była tu Bellatrix. Bardzo bym chciała, w sensie w tym kalendarzu, nie wiem, to jest moja w ogóle ulubiona postać z Harry'ego. Otwieramy dwójeczkę. Co, chyba ja będę brała nożyczki, bo teraz pójdę. A mamy tutaj Hermiona. Siema Hermiona. Mamy tutaj taką mini Hermionę. Nie no, cute to jest wszystko. To jest takie urocze. I później, słuchajcie, i później z moją bratanicą nie wiem. Leviosa, not Leviosa. Nie no, super, nie no, wygląda to świetnie po prostu. Czy stoją? Stoją! Dobra. Słuchajcie, lecimy z trójeczką. Tu, tutaj się z dziewiątki coś przy... Lecimy z trójeczką, bo nie ma co przedłużać. A mamy tu sowę. Ale jakaś słodka. Nie, no to wszystko jest takie cute, że ja po prostu nie mogę. Wiecie, bo to też jest kwestia tego, że one są malutkie, tak? Więc one nie robią takiego wow i szału. Natomiast
Czy ja po prostu przed oczami mam to, że idę do mojej bratanicy i my się tym bawimy. A i w ogóle na tym wstępie chciałam pozdrowić mojego brata, który, jak napisałam mu, że kupiłam sobie kalendarz adwentowy w wieku 24 lat, to był troszkę zniesmaczony, ale on też jest fanem Harry'ego Pottera i ja wiem, że jak zobaczy te laleczki, zakocha się. Także Kamil, te laleczki są dla twojego dziecka. Ale poza tym ten plastik jest bardzo dobrze wykonany. One naprawdę są solidne. To nie jest takie tylko, wiecie, lelum po lelum, ale one naprawdę są bardzo solidnie zrobione. Lecimy z czwóreczką. Miałam iść po nożyczki, idę po nożyczki. Dobra, teraz będzie wiele, wiele szybciej. Nożyczkiem ciach i mamy tutaj... Boże, tego! Jezu! Ja w ogóle nie mam absolutnie do imion i nazw. Boże, to jest Lupin? Nie, absolutnie, nie. Natomiast wiemy, kto to jest, tak? Ale jest bardzo ładnie wykonane. Pięknie. Naprawdę ślicznie jest wykonany. Ten, co książki napisał i co nie umiał w Czarnej Magii, a udawał, że umie. Lecimy z piątką. Otwieramy. Jest i Draco! Proszę bardzo, mamy Draco w stroju do Quidditcha. Cup, 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 cup. Nie no, śliczne są te laleczki. Jestem tak ukontentowana tym, że naprawdę. Szósteczka. Mamy Ritę. Słuchajcie. Rita Skeetel. Rozumiecie sytuację? Boże, jaka ona jest piękna. Ej, w ogóle założyłam, bo kiedyś oglądałam te takie właśnie Harry Potterowe, te kalendarze pop i ogólnie bardzo ludzie byli niezadowoleni, ale ja z tego kalendarza jestem mega zadowolona, w sensie, no, jak na razie dwie dosyć niepopularne w Funko Popach postaci są. Dobra, lecimy z siódemką. Otwieramy. I mamy tutaj jednego z braci, Weasley. Proszę bardzo. No to jest raczej taka dosyć popularna postać, więc nie będziemy się nad nią rozwodzić. Idziemy z drugim. Tylko, że nie wiem, czy to jest Fred czy George, bo ma H na walizeczce, ale no nie wiem. Czyli pewnie będzie drugi rudy. Czy wy to widzicie? Profesor Quirrell! Ej, no jestem zachwycona, naprawdę. Tymi trzema jestem zachwycona, no bo te mnie tak nie powaliły, ale te trzy osoby... Wow, super! Super! Lecimy z dziewiątką. Jezu, żeby była tu Bellatrix. Naprawdę bym chciała, żeby Bellatrix tu była. Może w ogóle trochę się... O! Może tak? Nie wiem. Dobra, otworzymy. Okej, mamy tutaj drugiego Harry'ego Pottera, ale... One się różnią tylko od siebie tym, że ten ma miecz, a ten ma różdżkę. Ale wyglądają identycznie. Więc ogólnie... No nie, tym nie jestem zadowolona za bardzo. Lecimy z dziesioną. Lecimy z dziesioną, cyk, cyk, cyk. Słuchajcie, jest! Jest Bellatrix!
Oh my god. Jest i ona. Dzień dobry. Nie no, cudo. Nie no. Dobra, już to, że jest Bellatrix, to już ten kalendarz mnie kupił, naprawdę. Jedenastka. Jest jak wspaniale. I mamy Ginny? To jest chyba Ginny, ale nie jestem pewna. Może i Ginny? No bo na pewno to nie jest Hermiona. Czekajcie, wezmę tak. O. To jest chyba Ginny. Super. Dzień dobry, Ginny. Tak, ruda. To na pewno, no. Lecimy 12. Ale się cieszę z tej Bellatrix. Jezu, już może już ten kalendarz dla mnie, to wiecie. Czy jakby był Voldemort? Oh my god. Dobra, lecimy. Wierzę w ciebie, kalendarzu. A mamy... Co? Ale że smok? To jest chyba większość ludzi z Czary Ognia. Tylko ten Quirrell mi nie pasuje, ale ogólnie... Wow! Ej, uważam, że naprawdę jest bardzo różnorodnie i bardzo do zabawy tymi laleczkami w przyszłości. Wydaje mi się, że będzie super, bo naprawdę jest bardzo dużo postaci. Tylko ten Harry trochę tak... Dobra, lecimy 13. Jesteśmy już w połowie. Oh no, zaraz się skończą. Dlaczego? Otwieramy. I mamy tutaj... Jak on miał? O Jezu. Ojciec Draco. Nie pamiętam, jak on miał na imię. Proszę bardzo. Bardzo spoko. Bardzo spoko. Lecimy z 14. Jaram się. W sensie wiem, że to dla niektórych to nie jest nic jakiegoś takiego super i wielkiego. Natomiast to jest takie moje ewidentne spełnienie marzenia i no. Mamy tu chyba drugiego rudego, bo na pewno to nie jest Ron, tylko drugi bliźniak. Fred albo George. No ale spoko. Bardzo spoko. Także właśnie mówiąc, że wiem, że dla niektórych to może nie być takie bardzo satysfakcjonujące, jak dla mnie jest. Natomiast tak jak mówię, no dla mnie to jest takie żyćko, nie? Takie... spełnienie marzenia, żeby właśnie mieć taki Harry Potterowy kalendarz. Ja w ogóle na YouTubie strasznie dużo tego oglądałam i stwierdziłam, że no w tym roku, jeżeli Bookmas jest tak wyjątkowy i ma się tak dużo dziać, bo naprawdę przed nami jeszcze bardzo dużo rzeczy, będziemy jeszcze mieć 3 gości na kanale. Jednego gościa takiego, że się na pewno nie spodziewacie tego. Drugiego gościa na pewno się nie spodziewacie. Trzeciego gościa może trochę się spodziewacie, ale ogólnie będzie jeszcze hardcore, także oglądajcie. Dalej, 15. Co my tu mamy? Oh no, w sensie oh yes, patrzcie. Mamy jednego z banku Gringota, to jest pewnie ten, co ten. Czy Harry Potter ma klucz? No, to ten ewidentnie, bo nie pamiętam, jak on się nazywał. Super! Super! Bardzo się cieszę, że jest mega duży miszmasz w postaciach. Jak właśnie chyba zeszłoroczne oglądałam u kogoś otwieranie tego kalendarza, to było takie mech, bo było bardzo dużo takich typowych postaci, które pojawiały się w każdym jednym kalendarzu adwentowym. Łyczek soczku jabłuszkowego. Dobrze. Lecimy, kochani, dalej. Nie ma co zamulać. Otwieramy. Mamy tu kolejnego Harry'ego Pottera, ale dobra, jest w ubranku z Quidditchem. Więc to ogólnie spoko. Bo jednak zupełnie inną narrację można później w zabawie użyć. Ale widzicie, że ja otwierając ten kalendarz cały czas w głowie mam moją bratanicę, że my będziemy się tak bawić. Ale ja jestem super ciotka, nie? No więc mamy Harry'ego w stroju od Quidditcha, spoko.
17. No bo ogólnie ten Harry z różdżką i z mieczem, one w wystroju niczym się nie różnią, oprócz po prostu trzymanego przedmiotu, więc no tutaj trochę słabo. Dalej otwieramy, słuchajcie. Ciach, ciach, ciach. I mamy tutaj... Ale że drugi raz, tylko w innym ubranku. No to też takie. Bo... No bo mamy dwóch tych samych panów, prawda? Tylko w dwóch różnych outfitach. No to to trochę słabo. No ale nic. Lecimy z 18. No mi tutaj ewidentnym plusem jest Rita Skeeter. Jest ten z... A bo dobra, później sobie podsumujemy cały kalendarz. Otwieramy numerek 18. I mamy tu... Chyba to Hermiona, ale... Nie no, Ruda. Ale Hermiona też była taka blond bardziej niż... No nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, kto to jest. Ja myślę, że to jest nadal Ginny. Ale nie wiem. Ciekawe. Dobra, lecimy z 9... O Jezu, ostatni rządek, Boże! Jak mi przykro. Ten kalendarz nie mógł mieć więcej okienek. Otwieramy. Jeszcze bym chciała, żeby był tutaj ten... Voldemort. A mamy? Też mamy Draco. Tylko w innym outficie. Dobra, później zobaczymy, ile nam się powtórzyło laleczek. Dobra, lecimy z 20. Mamy Dumbledora! Super. Dumbledore zawsze spoko, bo też można fajnie go ustawić i zwłaszcza, że jest bardzo ładnie wykonany, w bardzo ładnych szatach jest. Jest mnóstwo tych laleczek w ogóle. Dobra, lecimy z 21. Jeszcze 4 tylko. O! A nie, tu też laleczka. Myślałam, że znowu jakiś inny stwór. Słuchajcie! Mamy Hagrida! Rozumiecie tę sytuację? Omygy! Ale super! Ale on w ogóle wielkościowo też jest większy niż, patrzcie, na przykład Hagrid i Harry. On jest ogólnie nawet laleczka większy. Ale super! Ej, super! Naprawdę! Lecimy z 22. Ostatnie 3 okienka, ale mi przykro. Lecimy. Mamy tu Rona, dobra. Rona jeszcze nie było. Wiadomo, Ron musi być. Także mamy Rona. Lecimy. Ostatnie 2. Ja specjalnie u nikogo nie oglądałam tych kalendarzy z zagranicy, bo nie wiem, czy w Polsce ktoś nagrał, żeby właśnie sobie nie spoilerować. No i mamy Fionę, ale jaka fajna. Mamy Fionę, czy ja powiedziałam Fionę? Mamy Hermionę. I zobaczcie. Leviosa. Not Leviosa. Która sobie czaruje. Ej, super, laleczka super. No i wiadomo, że... Czyli tak, czyli te dwie to są Ginny. Obie. I ostatni. Nie było Voldemorta, trochę smutek. I ostatni. Kogo my tu mamy? To znowu Harry Potter. Kolejny do kolekcji, 4. No trochę w innym outficie, więc jest mu to wybaczone. To jest z pierwszej części, bo jeszcze okulary ma zaklejone, zalepione. Także słuchajcie, tak prezentuje się ten kalendarz. Ja ogólnie jestem z niego zadowolona, bo naprawdę jest kilka fajnych postaci, które bardzo chciałam. Czyli na przykład, już Wam pokazuję postaci, które naprawdę mnie zaskoczyły i cieszę się, że je mam. I tak, mamy tutaj tego smoka. On pilnował oczywiście tego skarbca. Cieszę się na tego ziomka z Gringota również. Cieszę się na profesora Quirrella, bo to też jest raczej taka
deficytowa postać. Oczywiście on Lockhart? Lockhart on chyba miał, kurde, nie pamiętam. Z tego się też cieszę. Oczywiście cieszę się z Dumbledora. Z Hagrida bardzo się cieszę. Z niej też się bardzo cieszę, z Riti Skeetel. No i oczywiście mój faworyt to jest absolutnie Bellatrix Lestrange. Bardzo, bardzo naprawdę fajnie. Będziemy się bawić z Naduśką. Koniecznie dajcie znać mi w komentarzu, czy wy również kupowaliście sobie tego typu kalendarze, czy kupiliście. No i jak uważacie, czy opłacało mi się wydać tyle kasy na ten kalendarz? W sensie, jak, tak szczerze, czy uważacie, że to jest dobre wydanie pieniędzy, czy nie? No i słuchajcie, teraz otwieramy piątą paczkę, bo dzisiaj 5 grudnia. Mam tania książka, oczywiście, jak zawsze, wspaniała. W ogóle poszukam na taniej książce, czy ten kalendarz jest dostępny na taniej książce. Więc może, bo to jest ogólnie, ja uważam, że to nie jest tylko dobre na kalendarz adwentowy, ale jeżeli ktoś jest fanem albo fanką Harry'ego Pottera, i ja na przykład, jak ja bym dostała coś takiego pod choinkę, to bym była mega szczęśliwa. Mimo że są tutaj okienka do otwierania, to ja uważam, że to nadal jest super, mega prezent i w ogóle większy fan, nie? No bo jednak ta osoba będzie mogła sobie przy Wigilii otwierać każdy ten i później bawić się takimi rzeczami, więc ja uważam, że super. No i mamy piąteczkę z taniej książki. Oczywiście link do taniej książki będziecie mieć w opisie, zawsze pod każdym filmem. Link do taniej książki jest w opisie, jeżeli chcecie zrobić na taniej książce zakupy, to również z tego linku będzie mi mega miło, jakbyście te zakupy zrobili. Więc tutaj otwieramy i ciekawa jestem, co dzisiaj tania książka mi przygotowała. Również Człowiek, który kochał Syberię, słuchajcie, bardzo dziękuję, bardzo chciałam tę książkę. W ogóle jak pięknie u nas wydana, śliczna. To jest ta seria skandynawska najnowsza, co właśnie wyszła. Super, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. I Wam również bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że podobało Wam się. No bo to w sumie takie zwykłe tylko otwieranie kalendarza, nie? Więc nie było tutaj nic nadzwyczajnego, ale uważam, że też takie w Bookmasie odcinki niezwiązane za bardzo z książkami też są bardzo spoko. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro o 19:00. Cześć!